Witaj serdecznie. Tutaj Katarzyna Darangowska z Into Yourself. Zapraszam Cię do Kręgu Kobiet, wirtualnej przestrzeni, w której kobiety z całego świata spotykają się, aby wyrażać siebie i dzielić się cennymi doświadczeniami życiowymi. Wszystko po to, aby uczyć się od siebie nawzajem, rozwijać i sięgać po inspiracje w drodze do siebie. W związku z tym, że moimi dwoma językami są język polski i angielski, na moim kanale YouTube możesz znaleźć różne nagrania w obu językach. Zapraszam Cię serdecznie do pierwszego odcinka Kręgu Kobiet. Mam zaszczyt gościć wyjątkową osobę, która odegrała bardzo ważną rolę w moim powrocie do siebie. Justyna Petka, cudowna kobieta, prywatnie żona, matka, a profesjonalnie zajmuje się towarzyszeniem osobom w powrocie do siebie, w odkrywaniu swojego największego wewnętrznego skarbu, jakim jest wewnętrzne dziecko. Justyna, jak powiedział Gilbert Renaud, to ta, która łączy. I Justyna Petke pomaga wielu osobom łączyć siebie wewnętrznie, a także łączyć się w relacjach, czy to prywatnych, czy profesjonalnych. Justyna w swojej pracy wykorzystuje totalną biologię, pracę z ciałem, EFT i wiele więcej głębokich procesów, które pomagają w uzdrowieniu wewnętrznym. Możecie skontaktować się i znaleźć Justynę na jej stronie internetowej www.justynapetke.pl. Możecie również znaleźć jej prężnie działającego fanpage'a. Wspólnie z Justyną będziemy rozmawiały o odczuwaniu siebie i osiąganiu wieku autonomii. Znajdujemy się obecnie w erze wodnika. Jest to czas, w którym wiele z nas zaczyna zatrzymywać się i zwracać uwagę na to, jak się czujemy, jaki porządek życia dotychczasowego panuje w nas, jak się w tym życiu mamy. I zwracamy uwagę na to, że można żyć lżej, można żyć pełniej, ale żeby to się dokonało, to najpierw należy zajrzeć do tego, co trudne, do tego, co boli, do trudnych doświadczeń życiowych, czy skontaktować się z emocjami, które nie są tak naprawdę łatwe, a wbrew pozorom skontaktowanie się właśnie z tym, co trudne, pomaga nam wewnętrznie w uzdrowieniu. No a kiedy uzdrawiamy siebie wewnętrznie, to pomagamy też uzdrowić społeczeństwo i robi się lżej nam i wszystkim tym, którzy nas otaczają. Teraz chciałabym serdecznie powitać Justynę. Justyno, cudownie jest mieć Ciebie z nami. Jestem bardzo zaszczycona, że to właśnie Ty jesteś naszym szczególnym gościem pierwszego odcinka. Dziękuję ślicznie, Kasia, za zaproszenie. Jestem ogromnie wdzięczna i zaszczycona właśnie, że do tego pierwszego odcinka zaprosiłaś mnie. Witam każdego widza. Dzień dobry. Super, bardzo, bardzo się cieszę. Justyno, z Twojego doświadczenia osobistego i z doświadczenia pracy z Twoimi klientami, czym tak naprawdę jest taki punkt zwrotny, kiedy zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że coś w naszym życiu jest nie tak i że chcielibyśmy zmian? Więc tak, najpierw z mojego punktu widzenia i z tego, czego ja doświadczyłam, to na pewno sypał się domek z kart, który ja ciągle budowałam, albo tak jak ja to zawsze nazywam, to gniazdo, które ja łatałam, które zaklejałam cały czas, ono coraz bardziej się rozsypywało i coraz większe dziury powstawały. Czyli czy to było dziura budżetowa, czy to było w relacjach, tak, czy to było w związku małżeńskim. Każdy element, właściwie każdy aspekt w moim życiu legł w gruzach. Ja
łącznie z moim partnerem, żeśmy do tego doprowadzili. Także u mnie to było tak bardzo, bardzo szeroko, ale jeżeli patrzę na to, co przyprowadza moich klientów do mnie, to bardzo często, i to jest w ogóle teraz taki, w przestrzeni lat, to widzę, że teraz jest taki bardzo duży ruch, że to dziecko przyprowadza rodzica na terapię, czy po jakąś pomoc, po wsparcie. Dziecko, które jest nazywane trudnym dzieckiem, które jest nazywane niedobrym dzieckiem, z którym nie można sobie poradzić. Więc zobaczmy, jaką siłę ma dziecko, żeby postawić tego rodzica do zdrowego życia. I co jeszcze może nas jakby ściągnąć do tego ruchu, żebyśmy zaczęli zaglądać w siebie, w swoje emocje, w swoje ciało właśnie. Myśli samobójcze, bardzo częsty problem i to był też mój problem, tak? Myśli samobójcze. Depresja, to też mnie dosięgnęło. I kiedy poszłam na terapię, to pierwsze co, to było tutaj pomoc w 100%. Właśnie, żeby sobie poradzić z myślami samobójczymi i z depresją. Co jeszcze? Rozpad związku, kolejnego związku lub związku partnerskiego takiego wieloletniego, tak? Choroba. Bardzo często też osoby się zgłaszają, bo już są na skraju wytrzymałości, boją się o swoje życie. I to może być w depresji, to może być właśnie w chorobie, tak? To może być w przemocy domowej, więc tak naprawdę wachlarz jest bardzo, bardzo duży. Choć mówię, teraz najczęściej spotykam się z tym, że przychodzi mama, bo nie daje sobie rady z jednym z dzieci. I to jest taki jakby kopniak do tego, żeby ten rodzic zajrzał, co tutaj jest nie tak, nie? Oczywiście jest problem z dzieckiem na początku, tak? Mama przychodzi i mówi, bo z nią jest problem, bo z nim jest problem. Ale jak zaczynamy grzebać, to odkrywamy, a tu było coś po drodze, a tu. Także zaczynamy się przyglądać oczywiście mamie, relacji mamy z tatą i wtedy zaczyna się też układać z dzieckiem, tak? Kiedy ta mama siebie widzi, kiedy ten tata zaczyna siebie widzieć, kiedy oni siebie nawzajem zaczynają widzieć, to dziecko zaczyna czuć się bezpiecznie najprawdopodobniej w tym domu. Tak, bo to dziecko tak naprawdę jest takim przekaźnikiem, pokazuje. Tak. Pokazuje, tak. Co tu się zadziewa. Jest też generatorem tych wszystkich emocji trudnych, które są niewypowiedziane, niewykrzyczane, zatrzymywane w połowie zdania, więc to jest taki generator, który generuje, generuje, generuje i buch, wypala, tak? Żeby mama też mogła się rozładować, żeby tata mógł się rozładować, nie? Tak, czyli tak naprawdę dziecko służy całej rodzinie, wbrew pozorom. Tak. My ogólnie sobie tam służymy, nie? Czy to jest żona służy, no to jest więź, to jest więź. Mm-hmm. No. A co to znaczy tak naprawdę jest to nakontaktowanie się z tym autentycznym ja i odczuwanie emocji? Bo ja pamiętam ze swojego doświadczenia i z początku naszej pracy, kiedy zapytałaś mnie o to, jak się czuję, to tak naprawdę pojawiały się tylko dwa przeważające uczucia. Albo czuję szczęście, albo smutek. I to spektrum tych emocji było bardzo zwężone. Mhm. Czyli jak to jest rozpoznawać w ogóle te emocje w sobie? Czyli co to znaczy? Bo to jest bardzo ważne pytanie w ogóle i bardzo trudne pytanie. Mm-hmm. Czyli jakbym odpowiedziała na pierwszą, tak? Jakby co to jest właściwie kontaktowanie się ze swoim autentycznym ja? I teraz... Kasiu, dla mnie to jest w ogóle trudne pytanie, nie? Bo moje autentyczne ja, czyli moje pierwotne ja, takie prawdziwe, takie czyste, takie niczym nieobklejone. I teraz tak, mogłabym tobie powiedzieć, że to jest taka droga albo taka szyna do skontaktowania się z tym naszym takim pierwotnym. Ale jeżeli wejdziemy gdzieś głębiej, i pomyślimy sobie, że przecież jak ja przyszłam na świat, to dostałam od razu pałeczkę, tak, w rękę, to wykorzystam i ktoś powiedział, no to teraz ty tą sztafetę ciągnij do przodu. Czyli czy ja przyszłam tylko i wyłącznie z tym moim, czy ja już przyszłam z tym, co mi dano z rodu? I jeżeli byśmy poszły troszeczkę głębiej,
to jeżeli to jest prawda, że przychodzimy tutaj kolejne wcielenie, to co jest tym naszym autentycznym ja? I tak naprawdę tu można kilka odpowiedzi znaleźć, nie? Ale jeżeli bym się zatrzymała tylko na tym, że ja przychodzę z tym, co jest z projektu celu, czyli 9 miesięcy przed poczęciem dziecka, czyli te emocje, które się jakby już składają na to moje przyjście, 9 miesięcy ciąży i całe moje życie do 42 roku życia, to powiem Ci, że co się składa na to moje autentyczne ja? Jakby jak się z tym skontaktować? Zacząć oddzielać ziarno od plew. Moja długa praca, przekonania, czyje to były przekonania, czy ja faktycznie szczuplej wyglądam w czarnych rzeczach, czy kolorowe rzeczy też mi dodają czegoś takiego fajnego, tak? Oddzieliłam, nie muszę tylko w czarnym chodzić, nie? Czyli, a ja wierzyłam szczerze, że to w ogóle jest moje, a to nie było moje, czyli gdzieś tam się dodrapałam, kogo to jest, to jest moje autentyczne ja, czy to jest czyjeś? Czy to jest to moje takie najwcześniejsze doznanie? Nie, ja lubiłam kolorowe, ja lubiłam kwieciste, ja lubiłam w ogóle łączyć różne rzeczy, tak? I uwierz mi, Kasiu, idzie jakaś taka fala modowa, ja nigdy w nią nie wchodzę. Ja mam zawsze swój tok myślenia z ubieraniem. I właśnie to jest to, że musimy oddzielić przekonania, które są nasze, a które nasze nie są. I teraz te, które nie są nasze, czy ja chcę w ogóle je wziąć jako moje, bo przecież one też mogą być atrakcyjne dla mnie, tak? Ale jeżeli na przykład masz przekonanie i twoje, i myślisz, to jest moje, że każdy facet to świnia, każdy facet zdradza, moje jak nic, tak? Ale przecież tak naprawdę, jeżeli zajrzysz tam gdzieś głęboko, czy to jest twoje? Nie. Przecież znałam tego kolegę, był fajnym kolegą. Nie był świnią. Znałam tego mężczyznę, on był też dobry, tak? Mój partner jest okej, tak? Więc zaczynamy sprawdzać, czy to jest w ogóle moje, czy nie. Czyli musimy najpierw odgraniczyć w procesie wieloletnim najprawdopodobniej, co jest tak naprawdę moje, a co jest twoje, co jest tej dziewczyny, co jest tego mężczyzny, co jest mamy, co jest taty, co jest cioci, co jest pani wychowawczyni, tak? Bo ja tak bardzo długo myślałam, że jestem nic nie warta, bo na przykład, nie wiem, nie umiem się ładnie wysławiać, bo nie jestem taka bardzo inteligentna, jak tam ktoś, tak? Bo było kiedyś to porównywanie. I teraz ja w moim odczuciu myślałam, że to jest prawda, a to w ogóle nijak się miało do prawdy. Czyli kiedy zaczęłam wracać do siebie i odkopywać, tak jakby zobaczyła Kasia, że tam takie niby zwłoki leżą gdzieś, zakopane jak nie wiem co, tak? Wieloma rzeczami. Ale ty widzisz, że tam jakaś rączka wychodzi i zaczynasz to odkopywać, zaczynasz to od jakby odkurzać, tak? Wydobywać z tego środka. I nagle staje przed tobą kobieta, która jest ładna, a niby miała być brzydka, która jest mądra, która jest wrażliwa, która nie jest głupia, która jest dobrym człowiekiem i sobie myślisz, to co jest prawdą? To, co ja wszystko miałam narzucone, czy to, co ja teraz przed chwilą wydobyłam? I tak naprawdę to zaczynamy dopiero wtedy uczyć się siebie znowuż nawzajem albo właściwie odkurzać to, co mamy w sobie. Oczywiście mając też gdzieś zamysł, że trochę niesiemy za babcię, trochę niesiemy za ciocię, tak? Tak. I to nasze ja bardzo daleko gdzieś tam się ciągnie. Tak. W moim odczuciu tak przynajmniej tak. Jest. No, to prawda. A do tego jeszcze dochodzą różne doświadczenia z dzieciństwa. I to, jak tak naprawdę takie nasze ja się ukształtowało w naszej rodzinie, mimo tego, że nasza dusza wybrała tak. pewną rodzinę z jakiegoś powodu, bo mamy coś tutaj do przepracowania, no to, to przechodzimy różne trudne doświadczenia i, no i tak jak wspomniałaś, pewne przekonania, które zrodziły się od członków naszej rodziny, czy
późniejszym czasie ze szkoły czy od naszych przyjaciół i tak dalej, ale te pierwotne więzi, więzi z naszymi rodzicami są tymi, które tak naprawdę no wiem, w takim największym bardzo chyba stopniu nas rzutują. Tak, kształtują. Tak. Kasiu, jak myślisz, co będzie myślało o sobie dziecko, które będzie cały czas albo trzy razy w tygodniu tylko usłyszy na swój temat: wyjdź mi debilu stąd, odejdź ode mnie debilu, idź debilko, do lekcji. Co to dziecko, mając 5 lat, już będzie o sobie myślało? Co ono będzie myślało o sobie w wieku 15 lat? I jak bardzo ono będzie się chwytało każdego, żeby tylko ten ktoś udowodnił, że ona nie jest debilem, że on nie jest debilem. A naprawdę to jest tak notorycznie powtarzane na sesjach, tak? I to może być ta nazwa, ale to może być idiotka, jesteś nienormalna, jesteś psychiczna, jesteś głupia, jesteś brzydka, jesteś gruba, jesteś... No, różne przymiotniki, tak? Można tutaj wymieniać. I to jest bardzo trudne, bo my naprawdę później w to wierzymy. I wtedy to nasze ja jest błędnym ja, bo to nie jest tak naprawdę to nasze czyste, najprawdziwsze, pierwsze ja. To jest to, w które myśmy uwierzyli po drodze. Jeżeli ja tobie będę mówiła, że ty jesteś mądra, że ty jesteś utalentowana, że ty jesteś... nie wiem, leciutka, tak? Że wszystko, co robisz, jest takie lekkie, że jest przyjemnie z tobą spędzać czas, to wierz mi, że te twoje skrzydła się będą rozkładać i one cały czas będą łapały jeszcze większy wiatr w żagle, tak? W te skrzydła i będą ciebie jeszcze wyżej prowadziły. Dlatego tak ważne jest znaleźć chociaż jedną osobę na swojej drodze, która ci powie: jesteś cudem, jesteś warta, jesteś cudowna, tak? Jesteś naprawdę dobrą osobą. Jeżeli będziesz miała takich ludzi koło siebie, zauważ, Kasiu, co się teraz dzieje, jak my wszyscy rozkwitamy. Dlaczego? Tak. Dlatego, że się znalazł taki człowiek gdzieś po drodze. Na każdym z etapów naszego życia. No, bo też przyszła gotowość w nas, nie? I tak naprawdę tak. Bardzo ważnym jest sobie zapewnić tego typu wsparcie z osobą, która powie ci, że miałeś rację i miałeś prawo się tak czuć. Miałeś tak, prawo. Tak, że z tobą wszystko jest okej. Okay. Tak. No. I teraz jak mówisz już o uczuciach, to zobacz, jak ważne jest z własnego nawet doświadczenia, ja z mojego doświadczenia, jak ważne jest, żebyśmy my to odczuwanie emocji, jak się właściwie kontaktować? Ty zadałaś takie pytanie, nie? Jak właściwie się kontaktować ze swoim autentycznym ja? Jak się kontaktować, ja? Nie? Bo często jesteśmy tak zamrożeni, że w ogóle tak naprawdę w ogóle sobie nie zdajemy sprawy z tego, że jesteś więcej niż tylko czarne albo białe. Że może tak, być coś tak. Pośredniego. Tak, złość i miłość, nie? No. Albo złość i radość. I teraz... tak jak powiedziałaś, że jesteśmy odcięci od tego, bo to nam musiało do czegoś posłużyć, to zamrożenie się, odcięcie od emocji. Tak. Najprawdopodobniej to dało nam życie, tak? Kiedy tak, myśmy się nauczyły, i będę mówiła do kobiet, bo to jest jakby krąg kobiet, tak, ale tak. To też dotyczy mężczyzn. Jeżeli myśmy się nauczyły w tej drodze przetrwania, tak? Czyli powiedzmy, że jest ktoś molestowany seksualnie, albo bity, tak? Albo wyzywany, jest przemoc słowna, to dziecko do pewnego momentu jeszcze stara się dotrzeć do rodziców, stara się, nie wiem, wkroczyć w to, tak? Co tata mówi, co mama mówi, ale w pewnym momencie ono zamraża swoje emocje, żeby móc przetrwać, żeby nie dostać zawału, żeby to serduszko nie pękło, żeby się nie rozleciało na milion kawałków, kiedy leży samo w nocy, bez mamy, bez taty, po wielkiej awanturze. Kiedy tata bił mamę, tak, i to dziecko później jest zamknięte samo w pokoju i mama już nie ma sił iść się pokazać, nie chce się dziecku pokazać, ale to dziecko przecież wszystko słyszało i samo siedzi pod tą kołdrą, to wyobraź sobie tak naprawdę, gdyby ono mogło przeżyć wtedy te emocje, jak ono by mogło się rozsypać, jak ono mogłoby zacząć łkać, płakać, krzyczeć na głos i mówić: nienawidzę was, nienawidzę tych waszych kłótni, boję się was. Ale to dziecko nie mogło tego powiedzieć.
I teraz powiedzmy, że to dziecko miało 3 latka, 5 latek, 10 latek i tak zamrażało, odcinało się, żeby przeżyć, żeby następny dzień wyjść z tego pokoju, pójść do szkoły, odbębnić tę szkołę albo pokazać w tej szkole, że tam jest chociaż coś warte i wrócić do tego domu, zobaczyć tego ojca, tą mamę. Z myślami, co tam będzie w domu, jak ten dom będzie wyglądał, jak ja wrócę. Więc tam w szkole też musiało się odciąć od emocji lęku, strachu ogromnego, tak? Tej dużej niewiedzy, co ja zastanę w domu. I będąc w szkole, odcinało się od tego, co było w domu. Będąc w domu, odcinało się od tego, co się teraz dzieje. I teraz zobacz, kiedy my się tak odcinamy i później trafiamy do kogoś, kto nas będzie prowadził, kto nas będzie wspierał. I słyszymy, ty masz prawo się wkurwić, ty masz prawo to wykrzyczeć, ty masz prawo teraz to wypłakać. A czujesz żal? Czujesz teraz wstyd? I wiesz, Kasiu, ja zauważyłam z perspektywy czasu, że bardzo trudno, o ile nie tak samo i o ile nie więcej, tak, jest nam ciężej wejść w emocje szczęścia, radości, bo jeszcze ta złość, słuchaj, to jest trudność, tak? Ale tu jakby mamy szybciej takie jakby dostęp do tego, nie? Żeby się wkurzyć, chociażby słowem rzucić, chociażby gdzieś jakąś manipulacją. A do tego szczęścia, kiedy nie byłaś nauczona cieszyć się z prezentu, bardzo często nie dostawały dzieci prezentów, tak? Ja akurat nie dostawałam prezenty, więc nie doświadczyłam tego, ale ja nie umiałam się cieszyć z prezentów. Nie umiałam reagować, bo to było gdzieś zablokowane. Więc tak samo jak ciężko nam jest się skontaktować z tymi trudnymi emocjami, z żalem właśnie, z poczuciem straty, ze złością, właśnie mówię, z takim wkurwem, bo to nieraz jest tak po prostu głęboko, że my musimy stanąć na tej sesji i zacząć tak się drzeć, tak? Albo po prostu cichutko zacząć płakać, kiedy my cały czas chodzimy jak bomba zegarowa i wystarczy źle postawiony talerzyk i my wybuchamy. To później na sesji jest jakby odwrotność tego, co jest na co dzień. Nie ma tego wybuchu, nie ma głośnego krzyku, a jest ciche kwilenie malutkiego dziecka. Więc to też trzeba wymacać, tak? Gdzie dotknąć, jak dotknąć i też zacząć prowadzić w to światło, bo jeżeli my cały czas będziemy w tym cieniu, w tym ciemnym, to będzie nam cały czas ciężko. A kiedy my zaczniemy to światło, czyli też tą radość, nie wiem, szczęście, marzenia, tak? Wprowadzać powolutku, to zaczniemy wypełniać te braki, które będą podczas tej pracy, podczas tego rozwoju. Zaczniemy tam coś nowego wsadzać, kreować. Tak. No bo nie wiem, czy ci wystarczająco odpowiedziała na to pytanie o emocje, bo tu jest temat tak rozległy. No, dokładnie tak, to jest ogrom tego wszystkiego. No i tak jak wspomniałaś, to tak naprawdę to ta niemiłość jest nam bardzo dobrze znana i te trudne emocje, a trudno nam jest ucieszyć się z siebie, czy ucieszyć się też z tego, co przychodzi, z tych małych rzeczy tak. I z tych dużych i też no i tak zauważenie tego. Ale tak jak wspomniałaś, to w takich właśnie procesach powiedzmy z osobą, która nam towarzyszy, no to wtedy ta złość, to ona już jest ukierunkowana, ona już idzie konkretnie w pewnym kierunku, czy to w stronę mamy z tamtego czasu, czy taty tak. z tamtego czasu. Tak. I to nie jest tak, że chodzimy, później hukamy, bo tutaj nas po prostu wszystko bulwoduje. Na dziecko, na partnera, tak. czy na swojego, nie wiem, szefa, tylko my ją ukierunkowujemy do tej konkretnej osoby, do której ona jest. Tak, i wtedy tak. może ujść. I też mam takie poczucie, że wtedy też nawet jeśli wchodzimy w taką, jakby to nazwać, w taką pasywną, takie wyrażanie tej złości, no to możemy się zreflektować później dość szybko, że no chwileczkę, jednak może nie powinnam była tak. Czy to jest adekwatne do tej sytuacji? Właśnie, tak.
A jeszcze powiedziałaś, że to może ujść, a ja myślę, że to może się przetransformować, że jest taka ogromna transformacja wtedy, nie? Bo my właśnie to ujście znajdujemy, kiedy to dziecko podbiegnie i buch, tak? Albo je uderzymy, albo coś tam, bo już przekroczyło jakąś granicę, a tak naprawdę to myśmy w domu na przykład nie mieli świętego spokoju, bo było wszyscy w jednym pokoju na przykład mieszkali, tak? I teraz my tak bardzo walczymy o tą przestrzeń i to dziecko jak już przekroczy w pewnym momencie, to dostaje. A czyli tu jest to ujście, a kiedy my stajemy do tego, tak, i okej, okay, jestem zła na córkę, jestem zła na syna, ale kiedy ja tego syna, córkę odstawię i pójdę do tej osoby, która jest adresatem mojej złości, to wtedy my tą złość możemy przetransformować nawet na inne emocje do tej osoby, tak, do której ją kierujemy, bo najpierw jak wyjdzie złość, to później ja mogę powiedzieć, ja tylko chciałam od ciebie miłości, przytulenia. Tak, ale ja jestem już tak zła na tą osobę, bo ja już innego wyjścia nie mam. Tak? Ja już nawet nie wiem, o co ja jestem zła, a jestem zła. Tak? A tam pod spodem jest pragnienie miłości na przykład. Tak. I pobycia ze mną razem. No. No. Justyna, a co się zadziewa, jak zaczynamy tak procesować te emocje? To czy nie jest tak, że później przychodzi taka nowa siła, nowa przestrzeń i na przykład zaczynamy tworzyć nagle ten wkurw, kiedy wiesz, wyładowałyśmy się, powiedzmy, nie wiem, uderzając w materac, czy czasami się bierze, nie wiem, skręca się ręcznik i po prostu, wiesz, wyładowuje się te trudne emocje, trudne, no po prostu emocje, takie one są, no to co się później zadziewa? Najpierw bym powiedziała, co się dzieje, kiedy my ich nie, jakby nie ukierunkujemy, kiedy my ich nie wyrzucimy. Idziemy w chorobę, tak? W uzależnienia, w depresję. W co jeszcze idziemy? Idziemy w samobiczowanie siebie, autodestrukcję. Uderzamy bardzo często w siebie, kiedy nie umiemy tych emocji przetransformować. Ale kiedy my je pozwolimy sobie ulać, wypuścić właśnie i przetransformować, to wiem, że gdzieś na pewno słyszałaś o tym, jeżeli nie na spotkaniach naszych, na sesji, to na pewno słyszałaś o tym w grupie. Jak ja uzdrowiłam, uleczyłam, ale najpierw dotknęłam strach, kiedy usiadłam na kocyku. Tak? To kiedy ja to zrobiłam, to kiedy ja w ten lęk ogromny weszłam, a zanim ja w niego weszłam, auto mi się psuło, zamek mi się zepsuł, akumulator nowy mi padł, żebym tylko nie została sama w domu, to wszystko kiedy gada. Ja to uzdrowiłam, tak, kiedy ja to uzdrowiłam, kiedy ja weszłam w ten lęk, czyli przeprocesowałam go, poczułam, bo byłam jako to 2,5-letnie dziecko, 3,5-letnie dziecko, ja dorosła 30-latka. Wtedy dostałam takiego powera, że jak ja przyjechałam do domu, rock'n'rolla na całą parę i 45 minut po prostu ostrej jazdy, tak? Ja tańczyłam wszędzie, gdzie tylko mogłam. Ja byłam pełna energii, w ciemnym domu, bez świateł, tak? A tak się bałam być zawsze sama w domu. Więc zobacz, co się dzieje. My odzyskujemy życie. Tak jak powiedziałaś, uaktywnia nam się kreatywność. Ale dlaczego ona się uaktywnia? Ona się właściwie odblokowuje, tak jak powiedziałaś, uaktywnia, tak? Na nowo się uaktywnia, bo my przecież, jak dziecko się, już ile dziecko ma w ogóle możliwości, wiesz, ono z jednej, nie wiem, w jednej piaskownicy może i dom stworzyć, i może piekarnię stworzyć, i może szkołę i bibliotekę, no z jednej piaskownicy, metr na metr, tak? No zobacz, jakie jest dziecko w ogóle kreatywne i później to dziecko jest cały czas nie wolno, nie wolno, nie wolno, musisz być czyściutka, nie wolno, bo idziemy do kościółka, nie wolno, bo jesteś ładnie ubrana i cały czas masz nie, zakazy, nakazy i wtedy, kiedy ty przetransformujesz te emocje, to naprawdę masz często takie poczucie, że stoisz na skraju klifu i już nie spadniesz w dół, po prostu jak wystrzelisz, to polecisz, tak? I ja mam aż teraz ciarki, bo po prostu dziesiątki teraz przykładów mi przychodzą do głowy, kiedy ja po procesie, gdzie leżałam, gdzie wyłam z bólu, tak, gdzie krzyczałam w niebogłosy,
Powiedzmy, że to trwało, czasami to trwało, wiesz, na początku 4 godziny albo 2-3 tygodnie, później to trwało pół godziny, a czasami 5 minut. I ja wracałam i piekłam, i to, i tamto, i obrazy sobie malowałam, tak? I jeszcze coś zrobiłam, więc po prostu te blokady wszystkie, które są w nas, energetyczne nawet, jakbyśmy powiedziały, energetyczne albo blokady emocjonalne, kiedy one się odblokują, no to jest coraz bardziej większy przepływ w nas, tak? Czyli więcej mocy się w nas pojawia, więcej energii tej takiej twórczej. I wtedy rzadko kiedy znajduje się taka osoba, która może nas zatrzymać. I wiem, że ty to wiesz. Wiem, no, że ty to czujesz. Tak, no, naprawdę. Ale to taka robota dla odważnych. Powiedziałabyś, że wiesz, zaglądanie w to wszystko, to trzeba jednak zdobyć się na tą odwagę. I tak jak wspominałyśmy, dochodzimy do pewnego punktu, już nie ma wyjścia. To już jest taka droga w jedną stronę po prostu. Tak, i wielu chce zawrócić i powie, dobra, już mam dosyć w ogóle tych emocji, tego wszystkiego, już nie chcę tego widzieć, wolę wrócić do tego starego życia. Okej. Okay. I po 2 miesiącach ta osoba przychodzi mi, no ale ja nie mogę zawrócić, wszystko widzę, ja już nie mogę. I dobrze, tak, bo kurczę, my mamy iść do tego światła, do tego najważniejszego w nas, tego, które jest od Boga. I my idziemy tak naprawdę do tego światła. I tak jak powiedziałaś, to jest dla odważnych. Jakby pierwsze... Wiesz, pierwsza część mojego życia to tak mówię do terapii, tak? A później od terapii. Ta druga część mojego życia to ja też byłam wtedy odważna, nie? Tylko ja szłam w unicestwienie. Myślałam, że wiesz, jakby z niejednym albo byłam silna. Może nie odważna, ale byłam silna. Albo za silna. Tak. A wiesz, ta druga, która... Tak, no. Ja zawsze mówiłam, że jest taki płcianowski, nie? Że ja udźwignę, ja dam radę. Tak, ja wszystko zrobię, kłopa już nie trzeba. A na, no, nie trzeba, bo wiesz, bo tam... Tak, jak najbardziej, nie? To. A faktycznie stanąć... Posłuchaj, ile razy ja krążyłam koło ośrodka dla współuzależnionych, żeby iść się zapisać. I najpierw chyba 2 lata czy rok wstecz, chyba 2 lata wstecz, zanim poszłam tak naprawdę na terapię, ja tam trafiłam, ale ja uciekłam, ja stchórzyłam. Nie dałam rady. I tak jak powiedziałaś, to jest dla odważnych. Tak, stanięcie do emocji, odblokowanie emocji, Kasiu, to jest jak trąba powietrzna, jak zaczynasz odblokowywać, to bardzo często jest tak, że na początku my naprawdę potrzebujemy osoby wspierające. I ja nawet kiedy wyszłam z terapii, to i tak się posiłkowałam jeszcze innymi osobami po drodze, bo potrzebowałam, żeby ktoś z boku zobaczył, czy nawet ja dobrze myślę, albo żeby podpowiedział, żeby coś jeszcze wyłapał, tak? Bo przecież kiedy my jesteśmy w tej trąbie powietrznej, no to kurczę, to wszystko lata. I teraz, kiedy nie doświadczałaś na przykład emocji przez 30 lat i nagle zaczynasz doświadczać smutku, przecież on ciebie może przygnieść. Ja pamiętam, gdzie ja byłam w takim procesie, gdzie ja ciągle płakałam, było mi smutno, taka chodziłam, nie depresyjna, ale taka rozwalona, taka w czarnej D, ja to mówię. W takiej otchłani byłam. I sobie myślałam, no co jest, przecież kurczę, wszystko mi się zaczyna układać, przecież to, przecież tam, a ja cały czas czułam smutek. I tak mówiłam, nie można, przecież trzeba pozytywnie afirmować, przecież trzeba być szczęśliwą, cieszyć się z wiosny i w ogóle. I dopiero wtedy, kiedy ja pozwoliłam sobie okryć się tym smutkiem, zatopić się w niego totalnie, popłakać, wypłakać, wykrzyczeć ten mój smutek, tak? Zawodzić tym płaczem. Wtedy dopiero mogła przyjść radość. I teraz zobacz, ta odwaga, o której powiedziałaś, to ja wizualizuję sobie emocje. I ta odwaga moja, ona jest jakoś przeze mnie stworzona. I ja ją widzę. I ja ją bardzo często zapraszam. Przed dzisiejszym naszym spotkaniem moje córki jechały do pracy i ja chodziłam taka napięta.
I chodzę i już się znamy i mówię, kurczę, już Nikola weszła w to, wyczuwa moje napięcie, nic za niej nie mówiłam, ale ona wyczuwała moje napięcie i już jakoś reagowała na to, nie? Już tak troszeczkę się usuwała z tej kuchni. Wziąłem głęboki oddech i sobie myślałam, no dobrze, co ja teraz czuję? Czuję napięcie. Dlaczego czuję napięcie? No bo nie wiem, co mnie tam czeka, tak? Jakby Kasię lubię, fajnie się z tobą rozmawia. Znamy się, tak, ale no to jest inna forma tutaj, to spotkanie nasze, niż takie spotkanie, które jest zazwyczaj. Tak. I powiedziałam sobie, bądź odważna. Gdzie jest ta odwaga? Popatrzę, no dobra, już jest, jest odwaga, tak, pójdę tam i będę odważna, nie? I słuchaj, i Nikola weszła z salonu i powiedziałam do niej, Nikola, to jest moje napięcie. Ty się do mnie podłączyłaś. Tak. Ja cię przepraszam. Czujesz to moje napięcie? Ona powiedziała, tak. I słuchaj, i to ją zwolniło. I teraz zobacz, Kasiu, na początku doprowadziłabym do tego, że wybuchłabym albo na córkę, albo tu bym do ciebie usiadła po prostu pełna napięcia i coś by tutaj, wiesz, najprawdopodobniej elektronika by siadała. A zauważyłam w ogóle, że to, co ci mówiłam na początku, że robiło, to już nie robi. O, już nie robi. O. Teraz jest zdała sprawę. I posłuchaj, i wtedy byłaby ta trąba powietrzna. Czyli też zobaczmy, że z biegiem czasu my łatwiej potrafimy te emocje nasze nazwać, co moje ciało teraz mówi, jak ono się zachowuje. Ja już się potrafię wsłuchać. I co jest ważne? I posłuchajcie, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Komunikujmy to innym, czyli mówmy, posłuchaj, to jest moje, ja ciebie tylko tutaj jakby w to wplątałam, albo ja ciebie użyłam. Czyli mówmy, bo to jest takie bardzo ważne, nawet taka prozaiczna rzecz. Gdzie jest moja szczotka? Na pewno Nikola wzięłaś moją szczotkę, tak? I nagle znajduję szczotkę w sypialni. Kiedyś to by nic nie powiedziała, nie? A teraz idę i mówię, Nikola, przepraszam, szczotka leżała u mnie w sypialni. No widzisz, jednak ja jej nie wzięłam. Tak. Jakie to jest ważne, pójść i zakomunikować, pójść przeprosić, tak? Pójść powiedzieć, to nie jest twoja wina, ja to gdzieś szmrgnęłam, nie? Więc to jest bardzo ważne. Tak, albo też na przykład, wiesz, jak jesteśmy w relacji takiej przyjacielskiej czy partnerskiej, no to czasami, czy chcemy tego, czy nie, to pojawiają się w nas pewne uczucia. I muszą być one związane z tą osobą, ale mimo wszystko w kontekście sytuacji coś się w nas budzi i na przykład możemy powiedzieć, wiesz, teraz jest mi przykro albo czuję smutek, ale to jest mój smutek. I to jest po prostu, to jest moje, ciebie to nie dotyczy, ale ja to teraz czuję na przykład, nie? Tak. Tak, czyli to tak jakby ta sytuacja dziś, no to ja czułam napięcie i powiedziałam do Nikoli, że to jest akurat nie moje. I ona tu nie miała nic do tego, nie? Tak. Ale też jest ważne, że jest, nie? Tak, i w jakim ja jestem stanie i że faktycznie trzeba wyjść z tej jej przestrzeni, bo ona tutaj sobie swoją pracę robi, nie? Ona coś sobie swojego robi. Tak. Ale też jest, Kasiu, coś takiego, że na przykład w tym takim świecie rozwojowym jest coś takiego, że powiedzmy, że ty mnie zdenerwowałaś, coś zrobiłaś, ale powiesz do mnie, to nie jest moje, ty się zdenerwowałaś, więc to coś u ciebie jest do zrobienia, nie? Ale weźmy też za to odpowiedzialność, że my w jakiś sposób robimy coś, tak, że ta osoba tak reaguje. Tak, to jest też teraz, bardzo ważne, tak. Tak. I teraz pierwsza rzecz, to najprawdopodobniej ty zrobiłaś coś, co było szyną do moich emocji zablokowanych z dzieciństwa, tak? Z dzieciństwa to jest do 41 roku mojego i tam ileś lat, bo to jest zawsze moje młodsze ja, tak? Tak. Ta z wczoraj to już jest moje młodsze ja. Czyli to może być szyna do wczoraj nawet, nie? Ale przecież jeżeli ty na przykład mi mówisz, no jak ty się dzisiaj ubrałaś, nie? Przecież to jest wiosna, to nie jest lato, dlaczego ty się tak ubrałaś? No i mama zawsze mi zwracała, powiedzmy, uwagę, tak, że ja się jakoś ubieram nieadekwatnie do pory roku i ty mi to teraz mówisz. I faktycznie ty możesz wejść w energię tej mamy i mi tutaj coś pokazywać, tak? Czyli ty już mi tą szynę podsuwasz. Ale przecież to z twoich ust wychodzi,
że mnie oceniasz i że nie krytykujesz mój wygląd. Tak. I też warto usiąść i powiedzieć, wiesz co, Jejuś, czy mnie do czegoś użyłaś, czy nie, to ja cię przepraszam za to, że byłaś jakby osobą, którą ja oceniłam. Czyli my też musimy za to wziąć odpowiedzialność. Tak. Ja mogę ci coś pokazywać, tak? Ja mogę z tobą wejść w jakiś taniec, ale mimo wszystko przecież ja też w to wchodzę i tak. Należy ci się przepraszam, jeżeli ja w coś weszłam z tobą. Dokładnie tak. Tak? Tak, no bo nadal jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy i za to, co mówimy. Więc masz rację, że jedną sprawą jest to, że ktoś nam może coś odgrywać, ale to nie zwalnia go z odpowiedzialności za tu i teraz, nie? Więc warto sobie... Za zachowanie wobec mnie. Tak, no i warto się tak w dwie strony zreflektować nad tym, czy rzeczywiście, jak to w ogóle, wiesz, co ja powiedziałam, jak na przykład dana osoba mogła się z tym poczuć i nawiązać rozmowę wtedy, że no wiesz, jak powiedziałaś tak i tak, to niekomfortowo się z tym poczułam, że przyszłościowo byłabym ci wdzięczna za to, żebyś nie komentowała tego, jak się ubieram, bo niedobrze się z tym czuję. I to jest komunikowanie się między sobą, nie? A my tak często, wiesz, byłyśmy nauczone zamiatania pod dywan. No. Ile to ułatwia w relacjach, tak? Tak. Naprawdę, jakby to jest istota numer jeden w moim życiu, komunikowanie się, nie? Jakby każda moja droga teraz, którą ja idę, tak? I mam wrażenie, że idę od 11 lat, to jest droga do tego, żebym umiała skomunikować, żebym umiała uszanować tą drugą osobę. Dokładnie tak, no i też wiesz, jak na przykład zaczynamy komunikować, bo często jest tak, że powiedzmy my ze sobą pracujemy, nie? A osoby, które są wokół nas, no nie zawsze, albo powiedzmy, albo jeszcze nie doszły do tego punktu, no i teraz jest rozmowa i tak naprawdę to taka rozmowa, która wyraża to, w jaki sposób się poczuliśmy, czy zwraca uwagę na pewne zachowania, czy to, co usłyszeliśmy, no to też pomaga nam w budowaniu takiej intymności, bo te relacje nagle przechodzą na zupełnie inny poziom, na zupełnie inny etap, że no tak, mogę być widziana, jak ja się poczułam z tym i nadal jestem, wiesz, akceptowana, kochana, i mam po prostu, i czuję, że to jest takie moje miejsce, moja przestrzeń, jestem szanowana i druga osoba ma do tego samego prawo. I kurczę, później te relacje wchodzą no, na piękny taki etap. Najpierw jest w ogóle ta trąba powietrzna, no nie? Tak, jeżeli, najpierw jest jeżeli wchodzimy w te relacje, sekta. Tak. W ogóle, ile ja dostałam, Kasia, po tym poście wiadomości, nie? Jak ludzie naprawdę są oczerniani, że jak to, że my zaczynamy siebie dostrzegać, jest źle odbierane wśród rodziny, czy przyjaciół, czy znajomych, nie? Jaki to jest, jaka to jest trudność, kiedy zaczynamy siebie widzieć, nie? Tak, bo podnosimy tam śmierdzącą pierzynkę. Tak, i nagle się no właśnie. Wygodnie. A wiesz, że też możemy się spotkać z tym, że jesteśmy odrzuceni w tym, kiedy idziemy, nie? Do kogoś. I jest taki bardzo często ruch, że zaczynamy, ja to nazywam trzeźwieć, tak? Ja zaczęłam, mój mąż zaczął trzeźwieć, ja zaczęłam trzeźwieć z tego współzależnienia. I kiedy zaczynamy mówić, to najczęściej jest pierwsze, co to jest odrzut, tak? Tego, co my mówimy, odrzut nas. Nie zgadzam się. Tak. I co dla mnie jest ważne, i ja też z klientami bardzo często nad tym gdzieś pracuję, nad takim ruchem, że nie możemy umniejszać tej drugiej osoby, bo my bardzo często byliśmy w takiej roli parentyfikowanego dziecka, gdzie myśmy musieli stanąć jako rodzic do naszego rodzica, tak? I nauczyłyśmy się chronić tego rodzica i wtedy umniejszać go. Tak. I kiedy my nie wychodzimy, nie mówimy prawdy, kiedy my
zamiatamy nadal pod dywan, chronimy tego rodzica, bo on już jest w podeszłym wieku, bo on jest, nie wiem, po dwóch zawałach, tak? No, bo on został sam i teraz co, ja teraz będę wygadywać, no mamy już nie ma i w ogóle będę to ruszać, to tak naprawdę umniejsza się wtedy tego rodzica, tego brata, tą siostrę, tą przyjaciółkę i nie pozwala się tej osobie stanąć do dorosłości, do odpowiedzialności. Ale to jest nierówna gra. To jest umniejszanie drugiej osoby. My mamy prawo, jeżeli my widzimy, że coś się u kogoś dzieje, jeżeli my widzimy, że ktoś robi nam albo, nie wiem, dzieciom swoim krzywdę, czy naszemu bratu, naszej siostrze, komukolwiek, naszej mamie, to my mamy prawo głośno mówić w danej chwili, ja się z tym nie zgadzam, ty nie robisz dobrze. Może nie jesteś tego świadomy, ale zobacz, co ja zauważyłam, co ty robisz. I oczywiście ta osoba może to przyjąć i może to odrzucić, powiedzieć, nie no, to ty tu masz jakiś problem. Z tobą jest w ogóle coś nie tak. No tak, to z tobą. Ale my, tak, wstąpiłaś do sekty. Z tobą jest coś nie tak. Ale my stawiamy tą osobę na równi z sobą. A kiedy my mówimy, nie, ja jej nie powiem, a ona już jest w podeszłym wieku, no, a ona w ogóle taką już dużą pracę zrobiła, a tam to ja już tak pominę, tak? To tak naprawdę my umniejszamy tą osobę. My sobie myślimy, ona nie da rady, ona nie jest odważna. Tak. Ona jest słaba. A my jesteśmy wtedy tacy odważni. My ze wszystkim sobie radzimy, nie? Ja nawet to udźwignę za tą osobę, zamknę usta. I to nie jest fajne. Bo my robimy i sobie krzywdę, i tej drugiej osobie. Dokładnie tak. Stawiamy ją w takiej pozycji dziecka. Mm-hmm. Że ona nie da rady się z tym skonfrontować. I tak naprawdę nawet nie dajemy jej szansy, żeby się skonfrontowała poprzez niemówienie, nie? Bo też może być tak, że w nas się coś tam zadziewa, ale ta osoba w ogóle nie jest tego świadoma. Ona nie wie, jak my się na przykład poczuliśmy i to w naszej mocy później pozostaje, żeby powiedzieć, jak ja się z tym poczułam. Mimo tego, że się boję, nie? Że się boję, jak zostanę odebrana, czy że tak naprawdę nie chcę skrzywdzić tej osoby, bo po prostu, nie wiem, zależy mi na niej, czy mam do niej, czy do niego jakieś tam uczucia. No. Mhm. I wiesz, Kasiu, warto mówić, bo z początku to wygląda źle. Najczęściej. Albo jest z początku okej, ja Ciebie rozumiem, a później przychodzi faza wyparcia tego, nie? Ja w ogóle nie mam z tym nic wspólnego, ty sobie to wymyśliłaś, albo wymyśliłaś. Ale z perspektywy czasu, w pracy z klientami widzę, że nawet jeżeli się działo źle, to się transformuje i zaczyna wchodzić na takie tory, gdzie na przykład, nie wiem, córka z matką, córka z ojcem, albo syn z ojcem, zaczyna, nie wiem, po półtorej roku od nowa budować zdrową relację. Tak? Tak. Ale nie wyglądało to dobrze z początku. No. Tylko, że zobacz, jeżeli na przykład jesteśmy, nie, 25 lat, 30, 50 lat w takiej relacji, ona jest toksyczną relacją i albo ucieczka, albo wojna, no to później myślisz, że w ciągu 2-3 rozmów załatwisz to wszystko. Nie. Co najmniej to rok, półtorej roku pracy Ciebie czeka, tak? Żeby zaczęło się coś nowego tam, wiesz, zasiewać, tak? Tak. A wtedy dopiero zaczynamy budować. No. Najpierw jest oczyszczanie tego całego Dokładnie. pobojowiska. I to też jest taki, no, wymaga takiego zawzięcia się w sobie. Że nie ulegnę, bo te osoby na przykład... Konsekwencje. No tak, konsekwentnie, właśnie. Nie, może nie zawzięcia, ale takie konsekwencja. Mm-hmm. Bo te osoby będą próbowały wszystkimi drogami po prostu, żebyśmy wróciły do tego samego. Na stare tory, tak. I to tak zwana taka, wiesz, taki szantaż emocjonalny, nie? Tak. I manipulacja, tak. I wbijanie poczucie winy, przemoc w białych rękawie. Oczywiście, to wszystko jest później, nie? Ale zobacz, to wszystko się, jakby to wszystko wyleje jak szambo, czyli co ci się jakby uleje z szamba? Wszystko to, co tam włożyłaś, no nic innego, tak? I to samo będzie, czyli to, jak ten związek wyglądał, jeżeli byłaś manipulowana, jeżeli byłaś
oczerniana, jeżeli byłaś, robiono z ciebie taką ogłupiałą, że wiesz, tak naprawdę nie wiedziałaś, czy ja dobrze myślę, czy to ten ktoś dobrze myśli, tak? Wiesz, jeżeli odwracanie kota ogonem, że to z tobą w ogóle jest coś, czyli zależy, czego doświadczyłaś po drodze z tym rodzicem, albo z tą przyjaciółką, z tym partnerem, to w momencie, kiedy ty zaczynasz, jeszcze raz powiem, trzeźwieć, to tak po mojemu, tak? Czyli zaczynasz, nie wiem, kontaktować się ze swoimi emocjami, procesować, kiedy zaczynasz wchodzić w te szyny wszystkie z przeszłości, tak? To wybije. Wierz mi, że to wybije, bo musisz tego jeszcze raz doświadczyć i też wszechświat ciebie sprawdzi. Potrafisz już? No. A umiesz już? Tak głośno to powiedziałaś, a to sprawdzimy, czy to tak naprawdę umiesz. Tak. Ja to pokażę w live. No. Bardzo często, no. Zazwyczaj jak głośno się wypowiadamy na jakiś temat, to za chwilę jest... Sprawdzian. Wyślemy takiego gagatka, czy... Tak. I zobaczymy. Czy ty teraz za sobą staniesz, czy nie? Czy aby na pewno konsekwentna jesteś, czy nie kontrolujesz? No. Tak, no. To wszystko proces. Dokładnie. I dobrze, tak. Że to jest, Kasiu. Tak. Bo to pozwala też nam skontaktować się z tym, czy aby na pewno to, co mówimy, jest prawdziwe, nie? Czy aby na pewno mam w sobie tyle siły już, tyle odbudowane, tak? Czy ten mój kręgosłup to jest naprawdę mój kręgosłup, czy on jeszcze jest, kurczę, zapożyczony od kogoś, nie? Tak. Ale też myślę, że takie dawanie sobie przestrzeni na to, że okej, dwa razy nie weszłam, a raz weszłam. Tak. Po raz kolejny, tak. Nie? I mimo tak. tego, że po prostu wyszłam w coś tam, bo czasami to jest tak ładnie zapakowane w taki piękny prezent, tak jest. Który często się okazuje pustym pudełkiem, tak. Że no czasami się połaszczymy jeszcze, nie? I później po prostu też tak wziąć siebie samą w ramiona i powiedzieć, okej, no zobacz, dwa razy ci się udało, raz ci się nie udało. To jest cały czas takie raczkowanie, nie? Tak, Stawianie kroków i to nie jest tak, że już od razu, wiesz, po nawet, nie wiem, po kilku miesiącach czy po roku, to już będę idealną panią, która po prostu będzie wszystko od razu rozpoznawała i każdego tutaj, wiesz, na łopatki rozkładało, nie? Tak, albo zawsze będzie wiedziała, co ma zrobić w danej sytuacji, nie? Bo tych sytuacji na przestrzeni moich, powiedzmy, 11 lat, tak, to wiele lat było tej cykliczności, czyli jeszcze gdzieś, gdzie nie do końca uzdrowiona, jeszcze gdzieś nie do końca zajrzałam, jeszcze gdzieś, czyli ta cykliczność, tak, czyli co chwilę mi wybijało to samo. Ale też zauważam, że jakby jeżeli już mam to jakąś część posprzątane w tym moim domu, no to wychodzi takie miejsce, które było dawno, dawno zapomniane i w ogóle sobie myślałam, jeju, naprawdę, wiesz, takie coś, wiesz, nie? Jakbym takiego olśnienia dostała, bo zapomniała, bo w ogóle już tego nie przeżywałam, nie wiem, kilkanaście lat i tu nagle coś mi wychodzi takiego zza ściany, tak? I mówi, a jeszcze ja jestem do uzdrowienia. I ja mówię, okej, no dawaj, nie? Mogę też, jest już na mnie przestrzeń. No. I mówię, no to chodź, kochanie, chodź, zajmiemy się i tym, tak? Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Kasia, miałam takie coś, że był taki moment, że kiedy zobaczyłam, ile jest tych Justynek w różnym wieku i jak wszystkie by chciały, tak? To miałam wrażenie, że mnie to w ogóle przerasta, nie? Że to jest w życiu nie do zrobienia, że to jest jakby... Naprawdę, chociażbym miała 200 lat żyć, no nie da rady, nie? To były tłumy przede mną, tak? I nagle, wiesz, kiedy jedno uzdrowiłam, uzdrowiło się 20 obok sytuacji. I tak zaczęło się, wiesz, robić klarownie, nie? Tak. I wiesz, co jest fajne? Kiedy wstajesz rano, ja to po prostu czułam przez, nie wiem, 35, 34 lata. I teraz mam 42 lata w tym roku i... Ja wstaję, Kasia, od wielu lat bez bólu brzucha, wiesz, takiego lęku w klatce piersiowej i zasypiając, jakby nie myślę o tych wszystkich problemach, tylko, no nie wiem, wizualizuję sobie coś, tak, albo po prostu układę głowę na poduszkę i zasypiam bardzo często, tak jest, mój mąż się śmieje, że tak jak ja się położę, tak ja rano się budzę, wiesz, nie, że on musi trochę tu, wiesz, się przytulać, tu się przytuli, tak. A ja się już tak położę i tak się rano obudzę i wstaję, nie? On mówi, że to w ogóle, no kurczę, bym był zdrętwiały pewnie, nie?
A ja tak mam, tak? Ale kiedyś też było to rzucanie się po łóżku, nie? No. Także jest o co zadbać, tak? Jest o co tam iść w tą stronę światła. Dokładnie. Chociażby nawet o ten spokój. Dokładnie tak. I takie, wiesz, już nie będziemy wchodziły tak głęboko w temat wewnętrznego dziecka, ale tak przechodzenie przez te różne fazy, nie? To, co po prostu wybija, wchodzenie w różne procesy i dawanie temu uwagi i później tak naprawdę takie stawanie się swoim takim wewnętrznym rodzicem, taką wewnętrzną mamą, która tworzy przestrzeń na to, że można się wypłakać, która przytuli, która tak, wiesz, pocieszy i takim ojcem, który topnie czasami po prostu, wiesz, i pomoże nam wyznaczyć... I ramieniem przytuli, nie? I powie, jest moc w nas, tak? I powie, nie pozwolę na przykład, nie? Tak, tak. No, to jest bardzo ważne i tak dla mnie na przykład osobiście to często wyobrażanie sobie tych właśnie takich archetypowych we mnie postaci, to daje taką siłę, że no tak, nie podskoczysz mi, mam za sobą tatę i mam za sobą mamę. No. To jest po prostu... Tak, no, to jest ważne. I zobacz, jest też do kogo się zwrócić, nie? Ja pamiętam, kiedyś zrobiłam sobie pierwszy raz wizualizację z moją wewnętrzną mamą i pamiętam, że robiłam wtedy szkolenie EFT i było mi ciężko, bo ja przeszłam od razu z jakby, wiesz, 18,5 roku, poszłam do pracy, tak? Wiesz, wyszłam z domu, to był mój wiek autonomii. I od razu jakby, wiesz, w drugie życie sobie weszłam, tak? Za chwilę było ślub, dzieci i jakby kolejny etap mojego życia, a nie miałam tego okresu takiego przejściowego, gdzie, wiesz, możesz doświadczać, po prostu możesz, nie wiem, pamiętasz, że taka myśl mi wtedy za mną chodziła, że ja nie mogłam, wiesz, wsiąść z plecakiem do pociągu i jechać sobie, nie wiem, w każdą stronę w Polsce, tak? I po prostu... nie wiem, na wycieczkę, tak? Że wiesz, jakby tutaj było to takie moje życie z rodzicami, a później było życie, gdzie już miałam za chwilę, wiesz, trójkę dzieci, nie? Do 25 roku życia, tak? Byłam matką trójki dzieci. Więc ja nigdy nie mogłam sobie wsiąść po prostu w pociąg i gdzieś pojechać, czy w ogóle w autobus nawet. I słuchaj, i pamiętam ten okres, gdzie na moment zamknęłam oczy i sobie pomyślałam, czego ja bym teraz potrzebowała. I objawił mi się las. Las nocą, bo świecił księżyc, więc była i wiesz, mama tu i tu, tak? Bo księżyc to jest symbolicznie matka. I była matka ziemia, czyli las, drzewa, ziemia, strumyk, woda, to też było. Ja w ogóle nie znałam wtedy nawet symboli takich, nie? Ale ten obraz jest do dziś ze mną i bardzo często gdzieś wracam do tej właśnie mamy, tak? I zobaczyłam ten strumyk, jak się odbija w tym świetle księżyca. Ten las był taki, że był dookoła mnie las, ale była taka przestrzeń, że ja widziałam gwiazdy i niebo i księżyc. I stała ta mama. I ta mama miała tak rozpostarte dłonie, ramiona, gdzie ja zobaczyłam i poczułam, że ona zawsze mówi, obojętnie co się stanie, zawsze możesz wrócić do domu, zawsze możesz wrócić w moje ramiona. I pamiętam, że ja wtedy tak głośno mówiłam, że dlaczego ja mam dzieci, że dlaczego ja nie przeżyłam, czyli była taki żal czułam, tak, że ja nie przeżyłam czegoś pomiędzy. I zobacz, Kasiu, dotarcie do tych emocji w ogóle. Ta mama mnie tak mocno przytuliła. Pamiętam, że żeśmy siedziały sobie tam gdzieś z brzegu tej rzeczki. To był mały jakiś strumyk. Ona była w białej takiej długiej sukni albo koszuli, nie wiem. Takie bardzo długie, czarne włosy, jak moja mama miała w młodości długie, czarne włosy. I słuchaj, i kiedy ona nic nie robiła. Ona siedziała, po prostu to były te najważniejsze słowa, które ja miałam usłyszeć. Siedziała, mnie tam gdzieś głaskała, tuliła, tak, bujała się ze mną. A ja płakałam, mówiąc, że ja straciłam życie, że nie było tego pomiędzy, tak? I kiedy ja przeżyłam ten żal, zawód sobą, nie wiem, moimi decyzjami, tak? Kiedy ja sobie pozwoliłam to doświadczyć, to tak zrobiło, że ja nie miałam poczucia,
że ja coś straciłam. Jakby doświadczenie tego, to była, no, to było w ogóle w nocy się wszystko działo, tak? Więc ja tam dosyć długo sobie leżałam z tą mamą, wiesz, wtulona, tak? W poduszkę się tuliłam, a ona mnie bujała. I ja naprawdę czułam, że tam jest ta mama z tyłu. No. To po tym procesie ja nie miałam do dziś, nie miałam, ale ty wiesz, to się może już odwrócić po tym naszym nagraniu. No. Oby nie. Nie. No, ile można. No. I ja do dziś nie miałam takiego poczucia, że ja coś straciłam. Ja nawet po tym, jakby przyszło do mnie takie doświadczenie, że ja o tyle zyskałam, mając tą rodzinę, mając te dzieci, i myślę wtedy właśnie, jedna podróż, druga podróż, ja zaczęłam sobie do Poznania jeździć na szkolenie później, więc ja zaczęłam sobie sama podróżować i wsiadać do tego pociągu, co mnie dużo kosztowało, nie? No. I zobacz, i to było wtedy, kiedy ja pozwoliłam sobie dotrzeć do tych emocji i stanęła za mną mama. A ile razy stanął za mną tata? A ile razy miałam wewnętrznego ojca i wewnętrzną mamę, którzy ze mną i z moimi klientami, ich rodzice, szli na skraj, nie wiem, na skraj lasu, na skraj skarpy jakieś, i ci rodzice pokazywali i mówili: zobacz, kochanie, to wszystko należy do ciebie. Możesz od dziś zdobywać. Wiesz, Kasiu, jaka to jest potęga, kiedy ten ojciec i ta matka biorą to dziecko za rączkę, że to dziecko wie, że nie musi wybierać mamy, nie musi wybierać taty, kiedy oni są jednością tam, kiedy oni wspierają z dwóch stron, a nie rozrywają to dziecko i prowadzą do obfitości. Wtedy, przepraszam, zadziewają się takie rzeczy, jak firmy się otwierają, zmiana kierunku rozwoju, tak, swojego, partner się znajduje, pieniądze się znajdują w portfelu i na koncie. Naprawdę się duże rzeczy dzieją wtedy. Dużo. Kiedy my odzyskamy mamę i tatę, tak, chociażby tych wewnętrznych. Tak, ale chyba tak naprawdę, no to tak przede wszystkim tych wewnętrznych, nie? Bo tak jak zaczynamy być ze sobą w większym kontakcie, to ja na przykład widzę teraz zupełnie inaczej swoich rodziców. A przez długi czas byłam też z nimi na bakier, jak wiesz, po tych wszystkich swoich, czy w trakcie tych wszystkich procesów, kiedy potrzebowałam siebie zdystansować. No i teraz nie mam takich w sobie wymagań od nich, bo to, o czym teraz ty mówisz, to taka miłość nieograniczona, no to jest w nas. A to, co na przykład teraz już jako dorosła osoba dostaje od rodziców, to jest taki bonus, że na przykład, wiesz... Albo wymiana, już teraz to jest taka wymiana. Wymiana. To już teraz jest takie, ja chcę, daj mi to, bo ja chcę, ale ile masz procesów za sobą, kiedy ty sama sobie dałaś, kiedy ty jej pozwoliłaś, kiedy ty powiedziałaś: ja, kochanie, za tobą stanę, ja ciebie widzę, ja ciebie słyszę, widzę, jak tobie jest przykro. I ile razy ty musiałaś uzdrawiać, wchodzić do tego wszystkiego. I teraz tak naprawdę powiedz, Kasia, czy ty potrzebujesz rodziców? Bo ja do 30 roku życia to w ogóle sobie życia nie wyobrażałam bez tych rodziców. Ciągle mi czegoś brakowało, ciągle mi czegoś brakowało. A gdy zaczęłam to moje trzeźwienie, tak, z tych wszystkich takich masek, z tego wszystkiego, to jak nawet coś innego zauważyłam, że ja nie potrzebuję się wieszać na osobach, że... Pamiętam taką rozmowę, kiedy żeśmy usiedli sobie z moim mężem na tarasie i już nie pamiętam, od czego to się zaczęło, ale pamiętam, że powiedziałam do niego: Paweł, ja nie muszę z tobą być. Jego w ogóle wzrok na mnie. Ja wiem, ale ja chcę z tobą być. Kurde, Rafał, ja nie muszę z tobą być. To jest właśnie to, że ja chcę. Ja nie muszę. Dla mnie to było takie odkrycie, że ja sobie zawsze poradzę, że chociażby nie wiem, co się stało, ja nie muszę mieć tego lęku wewnętrznego, że Matko Boska, co ze mną będzie, jak on mnie zostawi, albo jak ja będę musiała odejść, albo coś będzie, wiesz. Przestałam się bać i to samo się podziało z moimi rodzicami. Ja nie muszę z nimi być, ale ja chcę z nimi być. Tak, to jest mój wybór. Tak. I teraz, to sprawia przyjemność. Tak, i też widzę teraz, co oni mogą mi dać. Bo to już nie jest takiego żądania, nie?
A nawet, że widzisz, ale ty może nawet teraz jesteś otwarta, a kiedy było tyle tego braku w naszym życiu, to nawet jeżeli oni nam coś dawali, no to myśmy, wiesz, to jest tak jakby wrzucali w tą pustą studnię i to tam wpadało na dno, bo myśmy musiały sobie najpierw wypełnić to, czego zabrakło. Dokładnie. I tak jak, wiesz, moja terapeutka kiedyś mi powiedziała, jak ja przyszłam na tą terapię i, wiesz, zobaczyłam jedno, drugie, trzecie, czwarte, to była terapia dla współzależnionych i ona, ja pamiętam, że kiedyś przyszła i powiedziała, posłuchaj, wszyscy powinni iść na terapię. Ja widzę, że w ogóle każdy terapii potrzebuje. Jezus, co tu teraz zrobić? No ja widzę, że wszyscy potrzebują. A ona mówi, no masz rację. Ona, wiesz, coś powiem. 95% polskiego społeczeństwa powinno iść na terapię. Ma problem. Ja mówię, o, to jest nadzieja. Jest procent, która jest zdrowa. Ona mówi, 5% jest albo w terapii, albo po terapii. Ja mówię, aha, okej. Okay. Ja już się jeszcze w No. Więc tak. Widzisz, każdy z nas ma coś, nie? To uzdrowienie i każdy z nas ma tą studnię. Ona jest albo mniej głęboka, albo głęboka po prostu do jądra ziemi, tak? I każdy z nas ma coś do uleczenia. Tak, i to też nie jest tak, że okej, okay, teraz już się uzdrowiłam i już nic mi nie będzie wywalało, bo to jest cały czas jesteśmy w drodze, nie? Po prostu też możemy zrobić jakąś tam dużą pracę ze sobą też i na pewno to, to przynosi duże takie poczucie większej lekkości, bym powiedziała, ale też tak. Cały czas jesteśmy w procesie, w drodze i odkrywamy coraz to nowe rzeczy. Jest lżej, ale też no, nabieramy jakby takiej większej świadomości, takiej samoświadomości tak. I tego, co nas otacza. Zobacz, Kasiu, życie jest w ogóle dynamiczne. Hmm. I czy my jesteśmy w terapii, czy my jesteśmy po terapii, czy jakkolwiek, tak? Ono się zmienia dla każdego. I przecież w naszym życiu, jak gdzieś rozmawiamy z dziećmi, ja się ostatnio zapytałam dwójki dzieci, czy one czują, ale to tak wyszło, wiesz, jakoś, czy one czują, że one mają zawsze we mnie wsparcie, nie? Czy one czują, że ja zawsze za nimi stanę. Kasia, z automatu było tak. Ja powiedziałam, ale się zastanów, pomyśl trochę, to może gdzieś jest jakiś aspekt, gdzie nie, wiesz, nie? I zaczęli mi wymieniać sytuację. Jeszcze się muszę Nikoli zapytać, ale zaczęli mi, ta dwójka zaczęła mi wymieniać sytuację, gdzie naprawdę mogłabym po prostu pojechać po bandzie, a ja stanęłam na wysokości zadania, nie? I zobacz, i teraz na przykład, jeżeli byśmy byli sami na tym świecie, ja sama i, nie wiem, podejrzewam, że mogłabym się z dzikiem pokłócić, albo z czymś, coś by się znalazło, wiesz, ale może miałabym mniej tego wszystkiego, tych szyn. Ale przecież my jesteśmy tak różni, jesteśmy tak kolorowi, jesteśmy tak odrębną jednostką, a z drugiej strony tak podobni do siebie, że będziemy cały czas w relacjach. Ja mam trzy przyjaźnie, które są, jedna to jest w ogóle, wiesz, od mojego 15 roku życia, tak? Ale dwie mam, które są kilkunastoletnimi przyjaźniami. I też są między nami trudne rozmowy. I wiesz, tak jak kiedyś się bałam, żeby coś powiedzieć, tak teraz po prostu jest to tak naturalne, jest to tak jakby automatyczne, tak jak kiedyś z automatu się kłóciłam, tak teraz z automatu idę i mówię, o co chodzi, ale mówię, z taką przestrzenią, żeby ta druga osoba nie czuła się zaatakowana. Okay. I oczywiście to się zmienia, tak? To się u mnie zmienia. Jest coraz więcej tej przestrzeni. Było kiedyś bardzo malutko, później było trochę więcej. Pamiętam właśnie, jak jedno z moich przyjaciółek bardzo dobrze dla niej chciałam i to jej wyszło bardzo dobrze, ale sposób, w jaki ja to zrobiłam, Kasia po prostu dostrzał, tak? Tamta ja, ale ja ją też przytuliłam. I wiedziałam, że to ja nabroiłam, pomimo że, wiesz, jakby intencje były dobre i ta osoba na tym skorzystała, ja wiedziałam, że ja nabroiłam i ta komunikacja jest bardzo ważna. I ja wyszłam i powiedziałam, przepraszam. I za co ja przepraszam? I co zrobiłam nie okej? Okay. I jak powinna zrobić inaczej? I taka sytuacja nigdy więcej nie miała miejsca między nami. Więc to jest cały czas taki proces i my będziemy w tym wszystkim, nie? Ale to tak samo jak
No tacy zwykli śmiertelnicy, albo my tacy zwykli śmiertelnicy, nie wiem jak to, wiesz, nie chcę kategoryzować, nie? Ale jak każdy człowiek na świecie. Tak, życie jest żywe i lubi jak się coś dzieje. Tak, no i to są i dobre i złe. Tak, i tak samo jest z rodzicami. Dokładnie. Tam było i dobre i to mniej dobre. Dokładnie, tak? Nie było to złe. Złe, tylko tak. Było i to i to. Tak, dlatego ja mówię, że jeżeli zaglądamy w ten cień, to zobaczmy też ten blask słońca, tak? Bo kurczę, pogrążymy się, nie? I tak naprawdę zamiast iść w to takie szczęśliwe, dobre życie, to my będziemy szli i będziemy cały czas nieszczęśliwi, będziemy samotni i będziemy mówili dookoła na przykład, że no, nie ma ludzi dla mnie, tak? Nikt do mnie nie pasuje, ale to nie jest tak. Trzeba wyjść z tego, wyjść do tego światła i tam może być jaśniej i tam możemy zobaczyć o wiele, wiele więcej osób. Dokładnie, niż tej ciemności. Tak, bo jesteśmy jednak stadnymi osobnikami. Tak. I lubimy być w stadzie, bo wtedy tylko mamy takie poczucie zrealizowania się i to poczucie takie przynależności jest bardzo, bardzo ważne. Justyno, na zakończenie. Chciałabym Ciebie zapytać, jakbyś mogła powiedzieć do tej siebie na początku drogi. Jakieś zdanie takie od tej z teraz. Być może osoby, które rozpoczynają taką drogę z sobą, potrzebują też tego usłyszeć. Powiedziałabym do niej, nigdy nie rezygnuj z życia. Bo ona wiele razy chciała zrezygnować z życia. A ono jest naprawdę, Kasiu, cenne. Ono jest tak wartościowe. Gdybym ja wtedy zrezygnowała z życia, gdyby ona zrezygnowała z życia, ja w wielu, wielu cudownych chwil z dziećmi nie doświadczyła, a nasze relacje się zmieniły tak mocno. Ja bym nie doświadczyła tego, co doświadczam z moim mężem. Nie doświadczyłabym tego w relacji z moimi rodzicami, czego doświadczam. Ja bym wielu rzeczy nie zobaczyła i nie była świadoma, że one w ogóle mają prawo istnieć. A zostałabym na tym etapie, że jest ciężko, nic się nie da zrobić. I tak naprawdę jestem słaba, żeby dalej żyć. Bo ja chciałam tylko zasnąć i się nie obudzić, nie czuć. Przestać być taka zadręczona, udręczona. Więc dziś bym do niej powiedziała, nigdy nie trać nadziei, żeby żyć. Tak. Niech żyje. Bój się i rób, jak mówisz. Bój się i rób, tak. O, ja sobie wtedy to bardzo dużo razy mówiłam. I naprawdę dzięki temu ja dziesiątki poważnych rozmów przeprowadziłam. No. Dzięki temu założyłam kanał na YouTube, bloga. Dzięki temu napisałam pierwszy post, do którego mnie namówiła Agnieszka Kawula, za co jest też wdzięczna. Dzięki temu poznałam całe grono pięknych kobiet po drodze. No, dzięki temu Ciebie poznałam, tak? Bo mówiłam sobie, bój się i rób, Justyna, bój się i rób. I naprawdę nogi miałam jak z waty, trzęsłam się, ale szłam i robiłam. I każdy bym to powiedziała, bój się i rób i nie trać życia. Uwierz, że życie może być piękne. Bo ono jest piękne. Kasia, najczęściej wiesz, co klientki odkrywają? No. Ty mnie trochę znasz. No. Wiesz, że ja te kwiaty i to wszystko tam, nie? Tak, ogrodniczka. Tak. I słuchaj, i one po kilku sesjach ze mną, a w ogóle jak jest, mówią, Justyna, ja widzę kwiaty za oknem. Ja szłam gdzieś do pracy i widziałam kwiaty. Ja nie widziałam w ogóle nigdy, że tam te kwiaty rosły. Więc zobacz, to jest jedna z pierwszych oznak, że to światło już się w tej osobie rozpala. Tak? Bo my nie zwracamy na to uwagi. A to jest w ogóle, no na każdym kroku jest. Tak, takie małe rzeczy, nie? Które nagle, tak. Ojej, siedzę są sobie... wielkie. Dokładnie tak, dokładnie tak. Justyna, ty wiesz, żeby mogła z tobą godzinami rozmawiać. Wiem, vice versa. I tyle... wiedzy takiej życiowej, mądrości od Ciebie płynie i
Ogromną wdzięczność mam za to i jestem przekonana, że ktokolwiek będzie mógł skorzystać i obejrzeć naszą rozmowę, na pewno wiele z niej wyniesie. I z serca Ci dziękuję, Justyno kochana. Łącz i działaj. Bardzo ważna. Bardzo ważna w tym świecie. Dziękuję, Kasiu. Ja Ci z całego serca dziękuję i ponieważ jest to pierwszy odcinek, to życzę Ci, by intencja, którą założyłaś sobie, z którą to stworzyłaś, co teraz się właśnie zadziewa, spełniła się i dla Ciebie, i dla osób oglądających, bo pewnie jest i dla nich tutaj miejsce. Życzę Tobie, żeby ten kanał, żeby to łączyło kobiety, nie dzieliło, żeby je zasilało i żeby zasilało Ciebie i żeby przyniosło Ci obfitość, ogromną obfitość w jakiejkolwiek chcesz postaci. Dziękuję, dziękuję kochana. To było nasze ulubione zakończenie, nie? Tule.